Małgorzata Lipczyńska Twarze Greja w polskim wydaniu Seryjni mordercy stają się w wielu krajach elementem popkultury. Wystarczy wspomnieć Charlesa Mansona. Takich sław z ciemnej gwiazdy można by wymieniać wiele. Jednak kto sądzi, że wystarczy zabijać, aby przejść do historii i być sławnym, jest w błędzie. Historia kryminalistyki pełna jest morderców, o których świat zapomniał. Dlaczego tak się dzieje? Na pewno rozważania o popularności poszczególnych przestępców to zadanie dla socjologów i psychologów. Zostawmy to im. Teraz chcielibyśmy pokazać jednego z tych, którym się nie udało. Już od kilku lat szukałam informacji na jego temat. Próbowałam dotrzeć do dawnych milicjantów. Odpuść historię. To zwykły głupek, nic ciekawego. Zbrodnia zawsze miała podłoże tylko rabunkowe. Nikt już ich nie pamięta, nikt nie będzie chciał rozmawiać, słyszałam odpowiedzi byłych milicjantów, prokuratora i dziennikarza. Takie zachowanie wydawało mi się podejrzane, ale odpuściłam. Chyba czekałam na lepszy moment i przyszedł on szybciej niż się spodziewałam. Jeden z pisarzy z Poznania wziął na warsztat tę historie. Zauważyłam, że na środowisko byłych mundurowych padł lekki strach. Uspokoili się dopiero, kiedy autor w wywiadzie prasowym powiedział, że nie będzie to wierna rekonstrukcja wydarzeń z lat 70. ubiegłego wieku. Seryjny morderca tylko go zainspirował do opowiedzenia swojej historii. Jednak kij w mrowisko został włożony. Nikt nie chce mówić, bo w tej sprawie było wiele zagadek, niejasności i błędów popełnionych z naszej strony. Nawet prokuratura nawaliła, wyznał w końcu jeden z byłych milicjantów. Udało mi się od niego wydobyć wstrząsającą historię. Mały Grzesiu i seks. Żeby lepiej zrozumieć, z jakim potworem mamy do czynienia, zacznę od opisania jego dzieciństwa. Dodam też kilka ważnych wniosków z opinii jednego z seksuologów, którzy badali Tyklewicza, kiedy ten był już w areszcie i został oskarżony o trzy zabójstwa. Grzegorz Tyklewicz pochodził z rodziny chłopskiej. Urodził się w roku 1953 we wsi Zakrzewo w Wielkopolsce, niewiele brakowało, by poród zakończył się nieszczęśliwie. Kiedy dziecko w końcu pojawiło się na świecie, było całe sinne i nie oddychało. Klasyczny klaps nie pomógł, a kuszerka zaczęła go pobudzać do życia kolejnymi uderzeniami, czas mijał, dziecko ciągle nie oddychało. Zrozpaczona matka myślała o najgorszym, i wtedy maluch zachłysnął się pierwszym łykiem powietrza. Znając dalszą mroczną przyszłość tyklewicza, można stwierdzić, że może lepiej byłoby, gdyby dziecko nie przeżyło. To osąd z perspektywy naszej wiedzy i przyszłości, ale czy musimy zakładać, że nasz los z góry jest zapisany? Może była szansa, by mały Grzesiu poszedł inną drogą i nie wyrósł na seryjnego mordercę. Jednak nie jesteśmy w stanie tego zbadać. Wróćmy do naszego malucha. Szczęście matki było olbrzymie, miała już trzy córki i pojawienie się na świecie syna było dla niej wyjątkowym momentem. Grzegorz był mocno związany ze swoimi siostrami, bardzo dużo czasu spędzał w ich towarzystwie. Szczególnie silna relacja emocjonalna wiązała go z dziewczynką starszą od niego tylko o dwa lata. Pierwsze kłopoty pojawiły się w okresie szkolnym. Nauka nie była mocną stroną chłopca, a matka chyba nie za bardzo potrafiła zagonić go do nauki i przypilnować. W efekcie powtarzał trzecią i czwartą klasę szkoły podstawowej. Jednak prawdziwe problemy zaczęły się po wypadku, do jakiego doszło na szkolnym boisku. Podczas gry w piłkę jeden z kolegów kopnął go tak silnie w głowę, że Grześ padł nieprzytomny na ziemię. Trafił do szpitala, gdzie lekarze zdiagnozowali wstrząs mózgu i pęknięcie czaszki. Ze szpitala wyszedł zupełnie inny chłopak. Był agresywny, wycofany i chodził własnymi ścieżkami. Klasę piątą powtarzał cztery razy pił alkohol, przychodził nie trzeźwy do szkoły, uderzył jedną z nauczycielek. Nie ma więc co się dziwić, że nastolatek zakończył edukację na klasie piątej i w wieku 17 lat poszedł do pracy w PGR-ze. W tym momencie warto sięgnąć do informacji z opinii biegłego seksuologa, który stwierdził, że Tyklewicz był bardzo wycofany, często na pograniczu autyzmu. Do tego miał bardzo niską samoocenę, którą rekompensował sobie przy pomocy seksu, ale interesowała go tylko przemoc. Czerpał przyjemność seksualną, kiedy to on był górą, rządził i rozdawał karty. Przytem w ogóle nie przywiązywał uwagi do uczuć i doznań drugiej strony. Był chorobliwie zafiksowany na swojej przyjemności. W okresie dorastania odkrył masturbację i robił to kilka razy dziennie. Potem zaczął zmuszać młodsze od siebie dziewczynki, żeby go dotykały. Żadna nie zgodziła się na więcej i z żadną nie odbył pełnego stosunku płciowego. Dlatego w kręgu jego zainteresowań znalazły się kury, indyk i pies. To najbardziej mroczny epizod jego życia erotycznego, którego bardzo się wstydził. Gwałty i Romanse W wieku 17 lat zgwałcił pierwszą ofiarę na polu. Miał szczęście, kobieta była od niego dużo starsza i chyba wstydziła się przyznać do tego, co zaszło. Upiekło mu się, niestety, nie pierwszy i nie ostatni raz. Ten schemat powtarzał się przez całe jego dorosłe życie, dlatego mówienie, że jego przestępstwa miały tylko charakter rabunkowy, jest dużym nadużyciem. Siedząc już w areszcie, przyznał się, że miał około pięciuset kochanek, a większość z nich zgwałcił. Udało mu się z tego w bezczelny sposób wyłgać. To jeden z tych elementów, przez które byli milicjanci niechętnie wracają do tego przestępcy. Fala gwałtów, w których pojawiał się sprawca o romskiej urodzie, zmusiła milicję do działania. Tyklewicz został wezwany do prokuratury na przesłuchanie. Jego rysopis pasował do poszukiwanego sprawcy, zgadzało się również kilka innych szczegółów. Jednak doszło do niecodziennej sytuacji. Podczas przesłuchania podejrzany zaczął wdzięczyć się do pani prokurator, prowokować i komplementować jej urodę. Uśpił czujność śledczej. Kiedy przesłuchanie się skończyło, czekał na nią przed budynkiem. Odważnie podszedł i kontynuował flirt. Kilkaset metrów dalej zaciągnął kobietę do bramy i zgwałcił. Jednak taki seks spodobał się ofierze. Pani prokurator w następnych dniach spotykała się z podejrzanym i dobrowolnie zgadzała się na seks. Pod wpływem tych niecodziennych doznań skreśliła tyklewicza z listy podejrzanych i za kilka dni umorzyła postępowanie. Sprawa gwałtów została zamknięta. Sprytny zwyrodnialec upiekł dwie pieczenie na jednym ogniu. Zabawił się i jednocześnie uciekł od odpowiedzialności za gwałty. Kiedy osiągnął zamierzony cel, zerwał znajomość. Jak sam przyznawał, seks z kobietą, która dobrowolnie godziła się na pójście z nim do łóżka, nie sprawia mu przyjemności. On był łowcą, interesowało go tylko zmuszanie kolejnych ofiar do uległości. Używanie siły, brutalność i przemoc były nieodzownym elementem jego satysfakcji seksualnej. Pod tym względem przypomina bohatera współczesnej powieści Pięćdziesiąt twarzy Greja”, tyle tylko, że jego działania charakteryzował prymitywizm. Jego życie to pasmo podbojów i porzuceń. Nie interesowała go praca, rodzina i dzieci. Każdy jego krok prowadził do usiedlenia kolejnej ofiary, w ten sposób podnosił swoje ego. Biegły zauważył, że z wielką dumą mówił, że jego rekord to czternaście stosunków w ciągu nocy. W jego ocenie czyniło go to mężczyzną wyjątkowym i wspaniałym. Czasami miał problemy ze znalezieniem kobiety do seksu. Wtedy korzystał z usług prostytutek, ale nie lubił tego. W tamtym okresie dziewczyny, dla swojego bezpieczeństwa, pracowały razem. Seks w trójkącie nie bardzo go kręcił, ale można przypuszczać, że w ten sposób kilka kobiet uratowało swoje życie. Zbrodnialec sam na sam z kobietą mógł stać się agresywny. Pierwsze zabójstwo. Karygodne zachowanie pani prokurator to jedna z wpadek organów ścigania. Było ich jeszcze więcej. poznając kolejne szczegóły z życia tyklewicza, zrozumiałam, dlaczego milicjanci tak niechętnie o nim opowiadali. Prawdę powiedziawszy, zakraty powinien trafić o wiele szybciej już po pierwszym morderstwie. Wtedy nie byłoby kolejnych ofiar. Do pierwszego morderstwa przyznał się dopiero, kiedy trafił do więzienia za zabójstwo dwóch kobiet. Było w tym dużo przypadku. Milicjanci prowadzący różne śledztwa spotkali się na kawie w komisariacie. Jednemu z nich z teczki z aktami wypadło zdjęcie Tyklewicza. Kto to? spytał drugi milicjant, zajmujący się sprawą kradzieży samochodów. Dorwaliśmy gościa za dwa morderstwa, ale coś mi śmierdzi, że facet ma więcej na sumieniu odpowiedział milicjant pracujący nad sprawą zabójstwa. Mamy podobny rozopis gościa, który w Szczecinie na giełdzie sprzedał kradzione auto kilka miesięcy temu, stwierdził milicjant, zajmujący się kradzieżą. I tak przez przypadek połączono dwie sprawy. W lutym 78 roku w Poznaniu zaginął taksówkarz. Rodzina zgłosiła zaginięcie, ale śledztwo utknęło w martwym punkcie. Kilka tygodni później namierzono samochód poszukiwanego. Okazało się, że mężczyzna kupił auto na giełdzie. Po dokładnych badaniach wyszło na jaw, że papiery wozu podrobiono. Facet został prześwietlony, ale miał alibi. Wtedy powstał portret pamięciowy sprzedającego trefne auto, ale śledztwo dalej się nie posunęło. Rodzina taksówkarza uważa, że milicjanci olali sprawę. Mieli portret pamięciowy, ale jak zobaczyli twarz cygana, to nie chciało im się go szukać. Jestem pewna, że gdyby chodziło o kogoś innego, to do poszukiwań by się przyłożyli. Mówi po latach osoba z bliskiej rodziny taksówkarza. To kolejna wpadka milicji. Założono, że auto zostało przez cygana tylko sprzedane. Za kradzież i zaginięcie taksówkarza miał odpowiadać inny sprawca. Rodzina do dzisiaj ma wielki żal. Samochodów było wówczas o wiele mniej, łatwiej było monitorować ich sprzedaż. Napady na taryfiarzy zdarzały się dość często. Jeśli taksówkarz się nie odnalazł przez kilka tygodni, było wiadomo, co się stało. Bierność i lenistwo milicji musiało dziwić. Przecież nie chodziło o zwykłą kradzież auta. Prawdopodobieństwo zabójstwa było olbrzymie. Milicjanci przycisnęli zatrzymanego, na stół rzucili mu zdjęcia samochodu i poszukiwanego taksówkarza. Teraz będę wisiał, wysapał Tyklewicz i zaczął opowiadać o zbrodni. To było jego pierwsze zabójstwo i jedyne, które nie miało podłoża seksualnego. Zeznania podejrzanego były wstrząsające. Mówił spokojnym głosem, jakby był pozbawiony zdolności do odczuwania. Kiedy opowiadał o zbrodniach dokonanych na kobietach, robił zupełnie inaczej. Może nawet wspomnienia tych chwil były dla niego przyjemne, bo przy okazji mógł chwalić się swoimi seksualnymi podbojami. Tyklewicz zbrodni nie zaplanował. Chciał tylko naciągnąć taksówkarza na kasę. Zamówił kurs do Zielonej Góry, ale w Grodzisku Wielkopolskim wysiadł i odmówił zapłaty. Kierowca nie chciał odpuścić. Zaczęli się szarpać. Tyklewicz uderzył pierwszy, mężczyzna upadł, a on zaczął go kopać w głowę. Nie przerwał nawet wtedy, gdy ten przestał się poruszać. Uznał, że taksówkarz nie żyje. Wciągnął go do auta i posadził z przodu na fotelu pasażera. Postanowił, że ciało zakopie gdzieś w lesie. Jechał i bacznie się rozglądał w poszukiwaniu dobrego miejsca. Nagle zakrwawiony pasażer się poruszył. Okazało się, że ciągle żył. Kierowca spokojnie zjechał na pobocze. W bagażniku, w pojemniku na narzędzia znalazł młotek. Wyciągnął taksówkarza z wozu i uderzył kilka razy w głowę. Potem zakopał zwłoki w polu. Były roztopy i miękka ziemia łatwo ustępowała. Dół kopał tylko rękoma. Strasznie się przy tym pobrudził, ale ciało ukrył na znacznej głębokości. Nie musiał się obawiać, że dzikie zwierzęta je odkopią. Pojechał do domu i się umył. Auto schował w nieużywanej stodole. Jeszcze nie miał pomysłu, co z nim zrobić. Dopiero następnego dnia narodziła się myśl o sprzedaży. Tyklewicz miał niską ocenę swoich możliwości intelektualnych. Wśród znajomych też uchodził za osobę mocno ograniczoną, ale o swoje nielegalne interesy potrafił zadbać. Miał kontakty w świecie przestępczym. Znał paserów, przecież regularnie upłyniał u nich kradzione przedmioty. Załatwienie lewych dokumentów potrzebnych do bezpiecznej sprzedaży samochodu na giełdzie nie było dla niego dużym wyzwaniem. Wybrał odległy Szczecin, by nie wpaść przez głupi przypadek. Udało mu się. Milicjanci, co prawda, po kilku tygodniach od transakcji zatrzymali właściciela trefnego wozu, ale poza portretem pamięciowym nie mieli nic więcej. Fakt mogli bardziej przyłożyć się do poszukiwań, ale sprawę po prostu zawalili. Tyklewicz, można uznać, był kryminalistą zawodowym. Kradł, oszukiwał, wdawał się w bójki i rozruby notorycznie, miał na koncie kilka wyroków i odsiadkę za kratami. Wyrokami w zawieszeniu się nie przejmował. Życie małżeńskie. Mając dwadzieścia lat, ożenił się z barbarą G i zamieszkał z nią i jej rodzicami w Tomicach. Dla dziewczyny był to prawdziwy koszmar. Była bita i poniżana. Grzegorza seks interesował tylko w pierwszych tygodniach małżeństwa. To był prawdziwy cud, że doczekali się córki. Życie rodzinne szybko znudziło Tyklewicza. Porzucił żonę i nawet nie pojawił się na sprawie rozwodowej. Wyrok zapadł zaocznie. Potem był żonaty jeszcze raz, choć w sumie można powiedzieć, że dwa. Zainteresował się Anną, która mieszkała w Szczepankowie. Nuda małżeńska znowu szybko go dopadła, ale zboczeniec wpadł na świetny pomysł. Postanowił w małżeństwie grać na dwie bramki. Sfałszował dokumenty i wziął za żonę drugą kobietę. Mieszkał u dwóch naprzemian. To był doskonały sposób. Żadna mi się nie znudziła. Więcej, byłem o nie zazdrosny. To pozwoliło mi współżyć z żonami, tłumaczył seksuologowi. Podwójne małżeństwo po jakimś czasie zostało ujawnione i Tyklewicz dołożył kolejne przestępstwo na swojej niechlubnej liście. Bigamia w Polsce jest karana. Z tych opresji udało mu się wyjść z kolejnym wyrokiem w zawiasach. Wrócił do prawowitej żony, ale już nie było tak jak dawniej. Musiał polować na kolejne ofiary. Podrywał i atakował je przy każdej okazji. Autostopowiczki, samotne kobiety na spacerze, turystki w pociągu. Jego typ to kobiety w wieku 35-40 lat. Na ogół siłą zmuszał je do seksu, a potem przez jakiś czas spotykał się i współżył z nimi za ich zgodą. Zazwyczaj trwało to do momentu, aż wypatrzył nową ofiarę. Nie tworzył listy chętnych na seks, po prostu znikał z życia kobiet, z którymi przez jakiś czas wiązały go relacje intymne. Powroty go nie interesowały, wolał nawet tymczasową abstynencję seksualną, niż kontynuację znajomości z kochanką z przeszłości. Fakt, że milicjanci nie wpadli na trop mordercy, spowodował, że pierwszy raz Tyklewicz poczuł się sprytny i przebiegły. Uwierzył w swoje możliwości i poczuł chęć zabijania. Władza nad ludzkim życiem dawała mu przyjemność porównywalną z seksem. Kolejnej zbrodni również nie zaplanował, ale, jak przyznał podczas przesłuchania, coraz częściej podczas odbywanych stosunków z kobietami nachodziła go myśl o zabójstwie. To powodowało jeszcze większe podniecenie i mógł odbywać kilka stosunków raz za razem. Druga ofiara Krystynę C. szczęście opuściło. Ohydny zboczeniec postanowił zabić drugi raz. Dużo w tym było przypadku. Dziewczyna miała tylko 21 lat. Tyklewicza poznała w kawiarni prasowa, znajdującej się tuż obok wieżowca, w którym mieściły się redakcje trzech lokalnych poznańskich gazet. Krystyna C. i Grzegorz Tyklewicz spotkali się w tym miejscu kilka razy. Prawdopodobieństwo, że przy sąsiednim stoliku siedział dziennikarz, który za kilka tygodni miał pisać relacje z procesu głośnego seryjnego mordercy, było bardzo duże. Zostawmy jednak te rozważania dziennikarzom, którzy zabierają się za opowieści oparte na prawdziwych historiach. Oni mogą koloryzować i puścić wodze fantazji. Podajmy fakty. 14 listopada 1978 roku Tyklewicz na pewno spotkał się tam z dziewczyną, ale świadków tego spotkania nie było. To jedno z ostatnich miejsc, gdzie Krystyna mogła być widziana żywa. Tyklewicz obiecał jej załatwić drut zbrojeniowy którego potrzebowała do budowy domku jednorodzinnego dlatego kobieta bez obaw wsiadła do samochodu z mężczyzną którego słabo znała pojawili się w kilku miejscach między innymi u rodziców Grzegorza skąd wzięli obiecany towar pojechali wyładować go na budowę po drodze zatrzymali się na polnej drodze Zaczęli się całować. Zboczeniec poczuł wielkie podniecenie, i kiedy został odepchnięty, źle to przyjął. Za chwilę spróbował jeszcze raz, ale dziewczyna wyswobodziła się z jego ramion i chciała wsiąść do auta. Kiedy stanęła tyłem do mężczyzny, ten uderzył ją kluczem, który miał w kieszeni. Potem uderzał jeszcze kilka razy. Z przyjemnością odnotował, że doprowadziło go to do rozładowania napięcia seksualnego. Poczuł się spełniony jak po zwykłym stosunku. Zwłoki kobiety zaciągnął w krzaki i przykrył słomą. Wcześniej zdjął złotą biżuterię i zabrał portfel wypełniony gotówką potrzebną na zakup drutu zbrojeniowego. Kiedy po kilku tygodniach przypadkowy przechodzień odkrył zwłoki kobiety, milicjanci mieli nawet problem z ustaleniem jej tożsamości. Na miejscu zbrodni znaleźli natomiast charakterystyczne rękawice ochronne. Zabezpieczyli też ślady opon samochodu. Dwójka dzieciaków z pobliskiej wioski mówiła o żuku z napisem Pepsi i mężczyźnie z kobietą, którzy szli po polnej drodze trzymając się za ręce. To wtedy pojawiło się stwierdzenie o cygańskiej urodzie mężczyzny. Trzeci krwawy romans. Tyklewicz czuł się bezkarny. Żuka pożyczał od kolegi. Na kolejne łowy przesiadł się do Warszawy. To również nie było jego auto. Wczesnym latem 79 roku zaczął spotykać się z 40-letnią Bernadettą R. Poznał ją w kawiarni Lechicka i bez problemu namówił na seks. Ponieważ był wtedy żonaty i było to krótko po wpadce z podwójnym ślubem, nie chciał drażnić żony. Z tego powodu spotykał się z kochanką poza poznaniem. Często jeździli na łąki, rozkładali koc i kochali się na łonie natury. Bernadetta nawet nie wiedziała, że mężczyzna jest żonaty. Bardzo poważnie podchodziła do tego związku. Randki i seks w pięknych plenerach bardzo jej się podobały. Nie poznała jeszcze zboczonych możliwości kochanka. Można powiedzieć, że to ona wykazywała się większym temperamentem w tych sprawach. Ciągle chciała więcej. To była nowa sytuacja dla Tyklewicza. W sierpniu 79 roku znowu pojechali poza miasto. Na kocu odbyli kilka stosunków. Grzegorz był wykończony i zaspokojony. Zarządził powrót do Poznania. Jednak na polnej drodze wjechali w wielką kałużę. Silnik zgasł i nie chciał zapalić. Kierowca podniósł maskę i zaczął szukać usterki. Domyślał się, że świece zostały zalane wodą. Kobieta objęła go od tyłu i zaczęła rozpinać mu spodnie. Nie chciał tego. Spieszyło mu się do domu, ale ona nie dawała za wygraną. Zaczęła pieścić jego męskość ustami. Była natarczywa i w pewnym momencie ugryzła go w penisa. Poczuł ból i odskoczył jak oparzony. Muszę wracać. Żona się wkurzy, powiedział. Jaka żona? Ty oszuście, okłamywałeś mnie. Kobieta rzuciła się na niego z pięściami. Czuła się oszukana, liczyła przecież na prawdziwy związek. To było dla Tyklewicza za dużo. Uderzył ją mocno w głowę. Kiedy upadła, zadał kolejne ciosy metalową korbą, używaną do ręcznego zapalania silnika. Tym razem również połasił się na złotą biżuterię. Nie był to przypadek. Zawsze podobały mu się kobiety obwieszone złotem. Podświadomie je wybierał, i teraz pozostało mu tylko zdjąć wszystkie drogocenne przedmioty. Zwłoki zaciągnął w krzaki i przykrył słomą. Następnego dnia zostały odkryte przez dzieci wracające ze szkoły do domu. Zatrzymanie i proces Milicjanci bez trudu powiązali oba morderstwa. Człowiek o romskiej urodzie pojawił się w kolejnych zeznaniach. Jednak mundurowi szybciej trafili na żuka z napisem Pepsi. Właściciel zeznał, że pożyczał samochód koledze, który pasuje do tego opisu. Padło nazwisko Tyklewicz. Potwierdził również, że taka sama rękawica ochronna, jak znaleziona na miejscu zbrodni, była w aucie. Tyklewicz miał bogatą kartotekę w archiwum milicyjnym. Wszystko zaczynało się układać w logiczną całość. Ustalono, że podejrzany mieszka z żoną w Szczepankowie, w domu jednorodzinnym. Zaplanowano akcję zatrzymania. Dyskretna obserwacja pozwalała przypuszczać, że mężczyzna znajduje się sam w domu. Milicjanci czekali pod drzwiami na dogodny moment. Kiedy wyszedł sąsiad i zostawił niezamknięte drzwi, ruszyli do akcji. Jednak na klatce schodowej domu na jednego z milicjantów rzucił się olbrzymi owczarek. Już chcieli strzelać, ale zauważyli, że ten merda z zadowoleniem ogonem i bierze się zalizanie funkcjonariusza po twarzy. Kiedy za moment wyprowadzali podejrzanego skutego kajdankami, ten się dziwił. Co daliście mu do jedzenia, że jest taki łagodny?! pies był podobno wyjątkowo agresywny i nieraz dał się sąsiadom we znaki. Milicjanci nigdy nie odkryli, dlaczego pies tak zareagował na jednego z ich kolegów. Tyklewicz podczas przesłuchania od razu przyznał się do zabójstw opowiadał ze szczegółami. Rozmowa o seksie najwyraźniej sprawiała mu przyjemność. Prokurator domyślił się, że jedyną deską ratunku dla oskarżonego będzie choroba psychiczna. Jednak lekarze wykluczyli taką możliwość i orzekli, że w momencie popełniania zbrodni był całkowicie świadomy swoich czynów. W akcie oskarżenia mocny nacisk położono na aspekt rabunkowy. Było to zapewne celowe działanie, by pokazać, jak niskie pobudki kierowały mordercą i wymóc na sądzie wyrok najwyższy, czyli karę śmierci. Proces rozpoczął się w styczniu 81 roku, a wyrok zapadł w roku 82. Nikt nie spodziewał się innego niż stracenie na szubienicy. Chyba tylko sam oskarżony myślał, że nic złego nie może mu się przydarzyć. Kiedy sąd ogłosił wyrok, zaczął się śmiać. Opis tego demonicznego śmiechu znalazł się w relacjach dziennikarskich. Musiało być w nim naprawdę coś przerażającego, bo wyjątkowo obrazowo został opisany w prasie. Jeszcze długo po wyprowadzeniu z sali skazanego mordercy dźwięczał nam w uszach jego śmiech. Czyżby ciągle nie dotarło do niego, jak makabrycznych zbrodni się dopuścił? Czy może był to śmiech oszusta, który nawet w ostatniej drodze chciał udawać wariata? Gra na chorobę psychiczną i niepoczytalność przyniosła chwilowy triumf. W Sądzie Najwyższym obrońcom udało się wykazać, że opinia lekarska nie była zbyt precyzyjna i nie ustalała dokładnie stanu zdrowia psychicznego podejrzanego. Sprawa wróciła do ponownego rozpatrzenia. Morderca zyskał na czasie. Tym razem zajęli się nim biegli z dziedziny psychologii i seksuologii. Fragmenty ich opinii przytoczyłam na początku relacji. W 1983 roku zapadł drugi wyrok. Sąd podtrzymał karę śmierci. Wykonano ją 30 maja 85 roku. Była to jedna z ostatnich egzekucji w Polsce. Nie wiem, czy słusznie założyłam, że liczne błędy w śledztwie doprowadziły do tego, że przedstawiciele organów ścigania tak niechętnie wracają do tej mrocznej historii. Dzisiaj trudno sobie wyobrazić podobne wpadki. Grzegorz Tyklewicz został zapamiętany jako zwykły złodziej i morderca. Fakt okradania zamordowanych kobiet na pewno ułatwił milicji stworzenie legendy o seryjnym zabójcy, który kieruje się tylko chęcią zysku, ale nie to pchało Tyklewicza na drogę zbrodni. Jego działania zawsze były motywowane chęcią zaspokojenia seksualnego. Pod tym względem to wyjątkowy przestępca. Trudno odnaleźć w kryminalnej historii Polski równie mroczny przykład zboczeńca seksualnego. Małgorzata Lipczyńska. Od autorki. Bardzo dziękuję wszystkim rozmówcom za poświęcony mi czas. Jeśli moja opinia uraziła któregoś z byłych milicjantów, to bardzo przepraszam. Nie taki był mój zamysł. Chciałam tylko pokazać drugą, mroczną stronę Grzegorza Teklewicza, która